Zacząłem od tego wezwania nas na początku Eucharystii do tego, by Pana Boga postawić na pierwszym miejscu i że to jest ważne. Może to taka prosta prawda, ale z mojego własnego doświadczenia wiem, że często zapominam o tym, że tak daje się wciągać, tak daje się absorbować temu wszystkiemu, co jest w naszym życiu, w moim życiu osobistym, czy w naszym życiu społecznym, czy temu, co się dzieje w klasztorze, czy temu, co się dzieje w świecie. Myślę, że teraz też mamy taką sytuację, że się wszyscy jakoś przejmujemy i pandemią, i tym, co się dzieje politycznie i społecznie. To wszystko się dzieje. Jest wiele, wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi, przejmujemy się różnymi rzeczami, czujemy się w niektórych sytuacjach bezradni. Też bardzo często ostatnio spotykam takich ludzi, którzy mają jakieś problemy rodzinne, albo właśnie jest taka jakaś sytuacja, że jakiś kapłan odchodzi z kapłaństwa, czy że ktoś, tak jak wczoraj chłopak taki do mnie zadzwonił, że nie umie znaleźć w Kościele Pana Boga, co ma zrobić, nie? I pyta mnie jako księdza, to jak ja mam postępować, jak ja mam chodzić do kościoła, jak ja mam się modlić, żeby Pana Boga spotkać i taką żywą relację z Nim zawiązać. Nie? Ale tak jak wspomniałem, też jacyś małżonkowie się do mnie zwracają. Pytają na przykład o to, no zaczynaliśmy bardzo pięknie, to była piękna dolina ta nasza miłość, kwitnąca, zielona, a teraz to jest dolina wyschłych kości. Co zrobić w tej sytuacji? Ktoś inny właśnie pyta, a mój przyjaciel, znajomy ksiądz odszedł. Nie wiem, co mam myśleć, co mam robić, jak mam reagować. I możemy wymieniać bardzo wiele takich sytuacji, których jest naprawdę pod dostatkiem w naszym życiu. I już nie wiemy, jak to się mówi, gdzie jest góra, gdzie jest dół. O co właściwie w tym chodzi, w tym moim życiu, w tym moim postępowaniu, jak właściwie to ma być. I może wtedy rzeczywiście warto wrócić do tego, co pierwsze i do tego, co najważniejsze. Kto właściwie jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Kogo ja stawiam w tym pierwszym miejscu? Kogo przede wszystkim chcę słuchać? Kim, czyim słowem chcę się w moim życiu kierować. I może to brzmieć jak jakaś oczywista prawda, że to jest Pan Bóg. Ale myślę, że też widzimy w naszym życiu, że Pan Bóg nie ma tego pierwszego miejsca w naszym życiu. Może nie ma za dużo do powiedzenia w naszym życiu. A nawet jak coś powie, to ja go zaraz przeinterpretuję po swojemu. O co tu właściwie chodzi? Przyznam, że dla mnie takim światłem był wczorajszy dzień. Miałem okazję być na ślubie w Piotrkowie Trybunalskim i słuchałem ojca Marka, tutaj z naszej wspólnoty, który mówił kazanie. I jakoś te słowa, które on powiedział do tych młodych podczas homilii, jakoś mnie dotknęły. On powiedział, pierwszy raz to usłyszałem na ślubie, chociaż może to jest prawda już znana, ale że tak naprawdę podczas udzielania sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa dajemy pierwszeństwo Bogu. Tak pięknie to powiedział ojciec Marek. Ja tak naprawdę chcę Tobie, Panie Boże, służyć, będąc w tym małżeństwie i będąc cały dla mojej żony czy dla mojego męża. To jest tak naprawdę ze względu na Twoją miłość i na Twoje słowo, na Twoją łaskę, której mi udzieliłeś. Ja wtedy zrozumiałem, że gdy zejdziemy tylko piętro niżej, i się skoncentrujemy na tym, co jest między nami, małżonkami. Ale tak samo, nie wiem,
jeżeli jesteśmy kapłanami, zakonnikami, w jakiejkolwiek innej relacji, jeżeli Pan Bóg nie będzie pierwszy, że ja przede wszystkim Jemu chcę służyć, ja od Niego biorę miłość, Jemu chcę tę miłość oddać, Jego chcę kochać przede wszystkim, to wtedy, jak zejdziemy to piętro niżej i patrzymy, jak wygląda ta nasza miłość międzyludzka, no to naprawdę można się załamać. I już naprawdę nie wiemy, gdzie jest góra, gdzie jest dół i o co właściwie chodzi. Tak jak kiedyś jeden mój przyjaciel mi powiedział, czy ja się po to żeniłem, żeby było mi gorzej? Czy ja po to wstępowałem do klasztoru, żeby było mi gorzej? Czy ja po to zostałem chrześcijaninem, żeby było mi gorzej? Przecież nie po to. Jednocześnie wiem, że będą trudności, będą cierpienia w życiu. Tylko skąd ja czerpię siłę? Skąd ja biorę mądrość? Skąd ja biorę łaskę na takie życie, które mam? Jeżeli ja pominę Pana Boga w tym, to rzeczywiście mogę rozkładać ręce tak jak ci apostołowie przy rozmnożeniu chleba. Mamy te 5 chlebków, 2 ryby, czy w innym momencie 7 chlebów i parę rybek, ale co to jest dla tak wielu? Przecież to nie starczy na tę sytuację, w której jestem. I popełniają jeden błąd tylko. Widzą 5 chlebów i 2 ryby, czy te 7 chlebów i parę rybek, ale nie widzą, że Jezus jeszcze jest. Że owszem, jest 5 chlebów i 2 ryby, ale i Pan Jezus. Tylko w ich postrzeganiu pierwsze jest te 5 chlebów i 2 rybki, albo pierwsze jest to, że ci ludzie są głodni, a nie, że Pan Jezus ma siłę tak pobłogosławić te chleby i tych ludzi, że wszyscy się nasycą. Jeżeli Pan Jezus nie jest pierwszy, zaraz się rozsypuje ta cała układanka naszego życia. Pamiętam też taką opowieść jednego z moich braci, jak modlił się z siostrą Bridge, czasami o niej mówię. To jest taka siostra, która od 40 ponad lat głosi rekolekcje dla kapłanów. I modli się z kapłanami, byliśmy razem z tym bratem na rekolekcjach, które ona prowadziła. I ona modliła się razem z nim i nagle mówi do niego: widzę, jak idziesz z Panem Jezusem pod bardzo stromą górę. Strasznie się męczysz. Tylko dlaczego On idzie drugi? Nie o to chodzi, że Pana Boga nie ma w naszym życiu. Ale wystarczy, że On nie jest pierwszy i już zaczyna się ciężko. Że ja nie widzę, że On jest źródłem miłości, że On jest źródłem błogosławieństwa, tylko noszę przede wszystkim sprawy na moich barkach. I wtedy jest naprawdę ciężko. Nie doświadczam tej obietnicy, którą daje Jezus, że moje jarzmo jest słodkie i moje brzemię jest lekkie. Ale pod warunkiem, że ja jestem pierwszy. Że ja najpierw jestem zaprzężony w to jarzmo. Często tym jarzmem jest krzyż. Jeżeli ja Mu nie dam pierwszeństwa, to ja tych wszystkich trudów, tych wszystkich moich cierpień i krzyży nie uniosę. I o tym dzisiaj czytamy w Ewangelii. Jeżeli Jezus mówi: pierwsze przykazanie jest, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. Ale przykazanie nie w tym, że ty musisz własnymi siłami do tego dojść, tylko że ja ci daję obietnicę, że jeżeli przyjmiesz moją miłość, to będziesz umiał spełnić te przykazania. Że ja chcę ci dać łaskę, byś kochał Boga całym sercem. Że ja ci tylko mogę dać, jeśli jestem pierwszy, łaskę, byś kochał Boga całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
I to z mojej miłości i z mojej łaski będziesz miał siłę, by kochać siebie samego, a potem też bliźniego jak siebie samego. Nie będę pierwszy, nie weźmiesz ode mnie tej miłości, nie weźmiesz ode mnie tej łaski, nie poradzisz sobie z niczym. I to jest chyba bardzo często doświadczane w naszym życiu, że ja sobie nie radzę, że ja nie umiem unieść tego wszystkiego. I nie o to mi chodzi, żeby teraz pokiwać paluszkiem i powiedzieć, nie kochasz Pana Boga tak, jak powinieneś, czy tak, jak powinnaś. To jest oczywiste, że my nie umiemy Go kochać, bo kochamy jakieś moje wyobrażenie o Nim. Że inne rzeczy, po prostu nasza codzienność, wyprzedzają Go w tym, czym naprawdę żyjemy. No, że bardzo często On nie zajmuje tego najważniejszego miejsca. I nie chodzi mi o to, że jest jakoś wysoko postawiony. Tu nie chodzi o wysokość, tylko chodzi o bliskość. Czy ja Mu pozwalam być blisko mojego życia? Czy ja Mu pozwalam być blisko mojego serca? Czy On tam ma rzeczywiście pierwsze i ostatnie słowo? I musimy się przyznać, bijąc w piersi, że nie ma. Że bardzo często nie ma. Że może są to tylko takie przebłyski w naszym życiu, kiedy no, udaje nam się dać Mu to miejsce. Ale bardzo często i tak jest tak. Ja to lubię nazywać duchowością drzwi obrotowych. To znaczy, jeszcze nie wszedłeś, już wychodzisz. Już Go spotkałeś, już Go chwyciłeś za nogi, ale za chwilę już jesteś w innych sprawach. Że nie ma w nas tej konsekwencji, że nie ma w nas tej wierności. Tylko, że Pan Bóg to wie. Wie, że tacy jesteśmy. I dzisiaj rzeczywiście mówi mi to na nowo. Popatrz na mnie, jaki ja jestem. Jeżeli chcesz więcej doczytać, przeczytaj choćby hymn o miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Jak ja kocham. Ja jestem tym, który się pochyla nad wszystkim. Szczególnie nad tym, który jest najmniejszy. To, co odkryła przed nami doktor Kościoła Teresa z Lisieux. W sercu Kościoła mojej matki będę miłością. Wtedy będę wszystkim. Jeżeli ja dam pierwszeństwo miłości w moim życiu, to ja wszystkie przykazania wypełnię. I to według zamysłu Pana Boga. Co nie znaczy, że ja wszystko już umiem od razu. Ale moje serce, które jest otwarte na Boga, ono będzie w stanie przyjąć to, co przynosi moje życie. I będę się umiał zatroszczyć o tych, którzy są mi powierzeni. I będę umiał się zatroszczyć o te wszystkie sprawy, które są w moim życiu ważne. Nie swoją siłą, nie swoją mądrością, nie swoją zaradnością, lecz dzięki tej miłości, którą przyjąłem. Owszem, jako człowiek słaby, mały, grzeszny, nieumiejętny, ale z taką decyzją na miłość, z taką decyzją na otwarte serce, że naprawdę nic nie jest ważniejsze w moim życiu. Jak miłość, żeby kochać, przyjmować tę miłość i żeby być kochanym. Tylko wtedy, kiedy miłość jest pierwsza, kiedy Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, nasze życie na nowo się zacznie układać. Inaczej wszystko, co w życiu nas spotyka, nas będzie przerastało. Bądźmy mądrzy w miłości. Bądźmy
kochający, a nauczymy się mądrości.